И отдаю его пану комендатору. Parę zdań, jak co roku, witam serdecznie wszystkich na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie dzielnicy 4 miasta Krakowa. Rok 2012 to rok bardzo dużych zmian, jeżeli chodzi o całość Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Tutaj wspomnę, już sygnalizowałem w zeszłym roku te zmiany, które weszły w 2012 roku w życie, mianowicie zmniejszenie ilości etatów dzielnicowych z poprzednich 30, aktualnie 24 dzielnicowych wypełniają swoje obowiązki. W końcu przeszliśmy przez etap tymczasowy rozdzielenia funkcji patrolowej interwencyjnej, zakończony w końcu 1 marca tego roku stworzeniem w ramach struktury Komendy Miejskiej batalionu interwencyjnego liczącego aktualnie blisko 400 etatów. W końcu te zmiany to również wprowadzenie trzech zupełnie nowych bądź odnowionych systemów informacyjnych w Policji, mianowicie Krajowego Systemu Informacji Policji, SESPOL-u, jak i systemu wspomagania dowodzenia drugiej wersji. Te wszystkie zmiany m.in. zaskutkowały zmianą nazewnictwa sektorów, które nasz teren, jak Państwo doskonale wiecie, o tym co roku mówiłem, podzielony jest na sektory. I te sektory dotychczas inną numerację miały po prostu. Aktualnie sektory znajdujące się na terenie dzielnicy 4 to sektor 12, który obejmuje z pewnym zasięgiem Tornie oraz Gronowice Wielkie, sektor 13, tutaj osiedle Azory, sektor 14, Krowodza, Wólka i część jeszcze Azorów, sektor 15 to Żabiniec, sektor 16 Witkowice, Witkowice Nowe i Kromnik Biały, w końcu sektor 17 Kokoty i Górka Narodowa. Cały ten teren jest podzielony na dwa rewiry dzielnicowych. Rewir pierwszy, który obejmuje odpowiednio sektor 12, 13 i 14, obsługiwany przez 8 dzielnicowych pod kierownictwem pana aspiranta Marcina Ćwika, i rewir dzielnicowy trzeci, odpowiednio sektor 15, 16 i 17, obsługiwany przez 7 dzielnicowych pod kierownictwem aspiranta sztabowego Wojciecha Skwary. Jeżeli chodzi o zagrożenie przestępczością, to tak jak co roku staram się Państwu przedstawić pokrótce te kategorie przestępstw, które są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców naszej dzielnicy, mianowicie przestępstwa rozmówcze, spółki publiczne, przestępstwa samochodowe, kradzieże z włamaniem, kradzieże z mieszkania, kradzieże rowerów oraz uszkodzenie mienia. Jeżeli chodzi o całościowe zestawienie dzielnicy 4, w 2012 roku w tych kategoriach, które wymieniłem, odnotowaliśmy 666 przestępstw. Taki pilna nieco liczba, ale mam nadzieję, że nieznacząca. W porównaniu do ubiegłego roku tych zdarzeń było 569, więc mamy nieco ponad 17% wzrost zdarzeń, które odnotowane zostały na terenie 4 dzielnicy. Do największych problemów, z jakimi my borykamy się i przez to najbardziej uczuwalnych dla mieszkańców dzielnicy, to oczywiście uszkodzenia pojazdów, których w 2012 roku było 124, włamania do pojazdów 80, w końcu kradzieże rowerów 63. To są te najbardziej trudne kategorie, z którymi się borykamy. Jeżeli chodzi o najbardziej zagrożony rejon dzielnicy 4, to jest to sektor 14, Krowodza, Górka oraz część Azorów. W tym, żeż sektorze odnotowaliśmy 154 zdarzenia, które z tych kategorii, o których wcześniej mówiłem.
w porównaniu z najbardziej bezpiecznym terenem, mianowicie sektorem 12, obejmującym Tomie i Dolnice Wielkie, tych zdarzeń było w roku 2012 50. Więc różnica jest dosyć zasadnicza. Te wszystkie informacje, które ja tu Państwu pokrótce, oczywiście pełne zestawienie zostało złożone na ręce Pana Przewodniczącego. Te wszystkie zestawienia służą nam przede wszystkim do dyslokacji służb ogniwa wywiadowczo-patrolowego, jak również przekazywania zadań dla dzielnicowych, no i również przekazywania zestawienia czy porównania geografii, jak i dynamiki przestępczości na terenie także dzielnicy czwartej. Jeżeli chodzi o programy prewencyjne, które realizowane są w naszym komisariacie, to tutaj w zasadzie nie zmieniło się nic. Te programy to nadal bezpieczne ferie, bezpieczna droga do szkoły, kibice i doping tak, pseudokibice i agresja nie, zintegrowana polityka bezpieczeństwa, program na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz zagrożenia w sieci, profilaktyka i reagowania. Jeżeli chodzi o same wyniki policjantów w prewencji, w 2012 roku, że policjanci ci wylegitymowali 21 487 osób, podejmowali interwencje w 11 174 przypadkach, zatrzymali sprawy 166 sprawców przestępstw i 127 osób poszukiwanych. Nałożyli w tym roku 1094 mandaty karne i doprowadzili do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, zwanego inaczej do Szczecin, a także do innych miejsc odosobnienia, tak pozostajemy, 895 osób. Jeżeli chodzi o ilość nałożonych mandatów karnych, to tutaj jest dosyć znaczny spadek, bo aż 417 tych mandatów jest mniej niż w roku ubiegłym. Wynika to w głównej mierze z coraz częstszego korzystania przez obywateli ze swoich uprawnień, mianowicie uprawnionego odmowy przyjęcia mandatu karnego. Wówczas na policji ciąży obowiązek skierowania takiej sprawy do sądu o celu rozstrzygnięcia, czy to policja miała rację, czy osoba, na którą nałożono mandat karny i która z obowiązku się nie zgodziła. To też zaowocowało ilością wniosków do sądu o wykroczenia, bo tych wniosków zanotowaliśmy 925, to jest o 275 więcej niż w zeszłym roku. No i tutaj dominującą kategorią są wnioski, w których zarzucamy obywatelom popełnienie wykroczeń w bezpieczeństwie w ruchu drogowym. To jest 391 takich wniosków. Wykroczeń przeciwko mieniu, 226 wniosków skierowaliśmy takich. Przeciwko bezpieczeństwu porządkowi publicznego 139 takich wniosków. Jeżeli chodzi o pracę w prewencji kryminalnej nieletnich patologii, to w 2012 roku skierowaliśmy 286 wniosków do sądu rodzinnego w sprawach opiekuńczych, czyli w tych sprawach, w których występowały jakieś zaniedbania w opiece nad małoletnimi dziećmi, bądź też stwierdzaliśmy w czasie czynności, iż ta rodzina potrzebuje pomocy ze strony kuratora, czy też innych instytucji, do których może sięgnąć sąd rodzinny. Jeżeli chodzi o tak zwaną przestępczość nieletnich, to w 2012 roku nastąpił znaczny spadek czynów karalnych opisanych w kodeksie karnym, bo takich czynów odnotowaliśmy 248 w porównaniu do ubiegłego roku 458, to jest znaczny spadek. No i 15 czynów z kategorii z kodeksu wykroczeń, więc to też jest niezbyt duża ilość. Jeżeli chodzi o pracę Wydziału Kryminalnego, to w
policjanci ci w 2012 roku zatrzymali łącznie blisko 559 osób na gorącym uczniku popełnienia przestępstwa, w tym 68 sprawców przestępstw narkotykowych, 11 sprawców rozboju, 23 uczestników bójek, 16 sprawców włamań oraz 80 sprawców kradzieży, 38 sprawców uszkodzenia. Ponadto, tak jak Państwo doskonale wiedzą, policjanci Wydziału Kryminalnego zajmują się również sprawami poszukiwawczymi. Takich spraw w zeszłym roku przeprowadziliśmy 485, w tym 40 dotyczyło osób zaginionych. Pozostałe to osoby poszukiwane, ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. W tym też roku na te 485 spraw poszukiwawczych udało nam się zatrzymać 317 poszukiwanych, a także prowadziliśmy czynności związane z środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru w ilości 230 takich spraw. Jeżeli chodzi o postępowania przygotowawcze, to również w roku 2012 nastąpił spadek ilości wszczętych postępowań przygotowawczych, mianowicie w 2012 wszczęliśmy 2807 postępowań przygotowawczych o różnego rodzaju przestępstwa, co stanowi dynamikę, czyli porównanie do zeszłego roku blisko 93%. Jeżeli chodzi natomiast o wykrywalność ogólną, na 2012 rok zakończyliśmy na poziomie 45,3%. W kategorii podstawowej, czyli te kategorie, o których mówiłem na początku, najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa, ta wykrywalność zamknęła się na poziomie 21,3%. To jest wzrost do ubiegłego roku. W ubiegłym roku było 16,6%. To w zasadzie tyle z tej garści statystyki. Może jeszcze taka informacja, że na terenie dzielnicy utrzymuje się stała liczba osób wierzących na tak zwanym podwójnym razie, bo 125 osób takich zatrzymaliśmy w zeszłym roku, a w 2011 124, więc tutaj różnica. Jest problem. Niewielki. Jeżeli chodzi o zadania na przyszły rok, to przede wszystkim realizacja tego programu rozdzielenia funkcji bazowej opieki interwencyjnej, to rozpoczęło się, tak jak wspomniałem, 1 marca tego roku. To spowodowało, że utraciliśmy około 30 etatów i przekazani ci policjanci, to byli etaty z ludźmi, nie wakaty. Tutaj przekażamy, tak jak powiedziałem, do Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej, tam zostało to scentralizowane pogotowie policyjne. Takie rozwiązanie już kiedyś w Krakowie dawno temu funkcjonowało. Zobaczymy dzisiaj priorytetem dla tego rozwiązania jest skrócenie czasu reakcji, który aktualnie wynosi 15 minut. No, od złożenia interwencji do pojawienia się radiowozu średni czas reakcji około 15 minut. Na takim poziomie już od tego 1 marca się utrzymuje. Oczywiście to bardzo różnie, od 25 nawet do 40 minut. Też trzeba pamiętać, że w tym czasie reakcji są również uwzględnione interwencje dotyczące kolizji ruchu drogowym, które trwają najdłużej. I tutaj oczekiwanie na policjantów, którzy likwidują kolizję, nieco się przedłuża, delikatnie mówiąc. Natomiast to wynika głównie z warunków atmosferycznych i jeżeli już kolizji jest dużo, to po prostu czas oczekiwania się wydłuża. Natomiast te długie interwencje też wchodzą do tego średniego czasu reakcji, gdzie powiedzmy tutaj ten czas reakcji, o ile
no, nie jest bezpośrednio związany ze skutecznością tej interwencji, czy też nie występuje realne zagrożenie dla życia bądź zdrowia, a jedynie może powodować zrozumiałą frustrację uczestników tego wydarzenia drogowego. I to jest w zasadzie taka, tak jak co roku tutaj będziemy się starać właśnie w tych 7 podstawowych kategoriach, o których mówiłem, dalej podnosić wartość dla ponad 5% wzrost, to wydaje się w cyferkach mało, natomiast jest on, to są niezwykle trudne do wykrycia sprawy i zawsze Kraków jako całość miasto tutaj delikatnie mówiąc kulało w tym aspekcie, natomiast od jakiegoś czasu faktycznie jest progres z wykrywalnością tego typu spraw. Ja tyle, jeżeli Państwo jakieś pytania. Ja mam kilka pytań i potem oddam głos radnym, bo już byłam skorzystam troszkę ten materiał przed sobą. Jeśli chodzi o te postępowania kryminalne, to mamy spory spadek wykrywalności. Czy to wiąże się z przekazaniem tych etatów i że część tej pracy wykonują oni, czy... Przestępstwa kryminalne, tutaj było, proszę zwrócić uwagę, bo wykrywano się przestępstwa stwierdzone, przestępstwa w 2011 roku było 7780 przestępstw o charakterze kryminalnym. Natomiast w 2012 roku 2769. Tutaj faktycznie spadek wykrywalności z 77% do 39% jest znaczny. Natomiast ja już wówczas chyba w 2011 roku zwracałem uwagę, że to związane z zakończeniem dwóch takich dużych spraw oszustw, gdzie w jednym z nich było chyba 3600 pokrzywdzonych, drugi około 2000 pokrzywdzonych i to nabiło nieco sztucznie tą statystykę. No takie postępowania trwają czasem wiele lat, czyli można skończyć przesłuchania wszystkich pokrzywdzonych. Tutaj zdecydowano się na przyjęcie kwalifikacji poszczególnych czynów, a nie kwalifikacji, która wykazywana jest w statystyce jako jeden czyn i dlatego tak tutaj wywindowana na wykrywalne nastało w 2011 roku. Znaczy tutaj nie ma znaczenia, że to jakaś szczególnie gorsza. Po prostu takie sprawy duże odsłużyłem. No i tak oczywiście rok temu to oczywiście Państwo jak najbardziej prawda. Kolejne moje pytanie do tego, ile załatwiono interwencji ogółem w roku 2011-2012, to wynika z liczby zgłoszeń. Tak, tutaj jest faktycznie odsłuchany to z dwóch powodów. Tutaj ta statystyka, no ja nie mam innej możliwości, jak opieramy się na tych, ja na początku powiedziałem o wprowadzaniu dwóch nowych systemów informatycznych, mianowicie SGD2 i SESPOL-u. Raz, że no tutaj mamy faktycznie no, ponad 50% spadek tych interwencji, więc to jest znaczy, fakt jest faktem, że tych interwencji jest mniej. Natomiast też to wynika z podać Państwu rzetelną statystykę, musi się opierać na tych systemach informatycznych, więc tak dziennikarz tego systemu informatycznego. Niestety na początku działania tego systemu często wdrażanie tego systemu powodowało brak możliwości raportowania ilości tych interwencji. Ja po prostu tego nie mam. No, to jest kwestia techniczna tak naprawdę. Ja nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili, ile tak zwanych interwencji uciekło, których nie ma w statystykach, do których ja mam dostęp. Dobrze, oddaję głos Pani Jerzy, Pani Grażyna, czy ktoś jeszcze? Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy, wspomniał Pan o tym, że świadomość obywateli wzrosła w związku z tym, że przyjmują mandaty, kieruje się sprawy do sądu. Proszę mi powiedzieć, jeżeli obywatel uważa, że nie, policja nie ma racji, proszę mi powiedzieć, ile razy policjant nie miał racji wtedy po tych skierowaniach do sądu. Czy w takim dysponuje Pan? No takich statystyk nie, natomiast doświadczenia powiem, to są... Głos się, że praktycznie rzecz biorąc, tutaj są te dwa punkty postępowania z policjantem. Punkt pierwszy, policjant ma rację, punkt dwa, jak nie ma racji, patrz punkt jeden, więc czy to potwierdzasz? Tak, no ja nie analizowałem wyroków, które zapadały z tego punktu.
handlu zostajesz poinformowani o tym, o sposobie zakończenia tego postępowania przed sądem. Natomiast trochę nie wiem, bo nie wiem, czy to zarzut, czy nie, dlatego że tak naprawdę to, to jest niezawisły sąd. No, no zgadza się, ale tego postępowania, jak oskarży się. Ale to ma również przełożenie na to, w jaki sposób sądy pracują, nie? Bo i kurde, odpowiedzi z... Ale odpowiedź, że pan nie... Nie mam. Ale ty możesz samemu sobie odpowiedzieć, bo jak wzrasta liczba nieodebranych, znaczy, że musiałbyś komuś udać. No to... Sprawa druga, której co prawda ja nie byłem świadkiem, natomiast przekazano mi to na zebranie mieszkańców. Teraz mieliśmy taki cykl zebrań spółdzielni. Z ulicy Narutowicza zgłoszono interwencję, bo się tam w tym rejonie kiosku Krystiansa biło kilka osób. I no, byli mieszkańcy zdumieni. Później wieczorem, ponieważ w pewnym momencie, kiedy wjeżdżał już w rejon ulicy Narutowicza, włączył syrenę tak, żeby ostrzec tych bijących się i oni oczywiście się ewakuowali. Czy to jest przypadek, czy to ten Boży? Bo przyznać muszę, że ja sam tego nie widziałem, natomiast no, ci ludzie nie sądzę, żeby to fabulowali. Z tego typu sytuacji, jeżeli biją się i ma być interwencja, to może by nie ostrzegasz tych potencjalnych bitników, żeby ich po prostu no, wziąć i w jakiś sposób edukować. Podobnie jak pan też z tego świadkiem nie byłem, bo zresztą ciężko będzie też to w sposób... No, to trochę humorystycznie wygląda, ale... Sprawdzi, natomiast co do taktyki przeprowadzania interwencji tego typu przypadka, no, trzeba też wziąć pod uwagę, co bierzemy jako priorytet, czy ochronę życia i zdrowia tychże uczestników bójki, jak i osób postronnych, więc nawet takie, w cudzysłowie, szybkie przegonienie ich stamtąd i zaprzestanie eskalacji zdarzenia, czy też jako priorytet weźmiemy zatrzymanie sprawców uczestniczyć w tych bójkach. Natomiast nie pamiętam, nie jestem w stanie powiedzieć teraz, jaka była to zgłoszenia. Kraków to częste bójki z użyciem tak zwanego sprzętu, więc czasami użycie tych sygnałów. Zazwyczaj na tego typu interwencje nie jedzie jeden radioprzewodnik. Jeżeli jedzie z jednej strony i daje sygnał o tym, to też kwestia taktyki, prawda? Więc tak. Należy do mnie wywać. Nie, to po prostu też bulwersujące. Nie, ja tutaj nie specjalnie jestem zbulwersowany, bo nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy się sprawdzi, to jest pan w stanie mniej więcej dalej tego. Nie, to wyszło, jak przygotowywaliśmy plany remontu, podpowiedzieli od policjanta, że także bójka i no tak, ale oni ostrzegają, bo boją się być z radiowozu. Dobrze, pani Grażyna. No, pytań do raportu, tylko informację bieżącą z Żabińca. Do mojej redakcji, jak i do mnie, jako radnego z tego osiedla, napisał pan list o blok numer 3 na ulicy Mączewskiego. Tam jest znowu próba pani. Pan swoje dane udostępnił, napisał do mnie list. Ja ten list panu przekażę. I po prostu bardzo proszę, zajęcie się tą sprawą. Mam również kopię tego listu do Straży Miejskiej, ale po prostu tu Straży nie jest. Aha, przepraszam bardzo, także bardzo proszę, ponieważ to jest osobnik określony i to było w zeszłym roku, to były próby łamać i teraz też właśnie, więc bardzo prosimy o zajęcie się tą sprawą i panu przekazuję również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Panie komendancie, bardzo dziękujemy, ja się dam radę na pozycję. A ilość przestrzeń zmalowano, przecież zamknęliście ich w zeszłym parę lat temu, tych mojego osiedla. Dlatego nie